Witam Państwa bardzo serdecznie na webinarium w ramach projektu Fascynująca Ziemia. Tym razem o wieloletniej zmarzlinie. Dlaczego jest niebezpieczna dla klimatu Ziemi, a dokładnie dlaczego rozmarzanie tej wieloletniej zmarzliny jest dla klimatu niebezpieczne. I o pewnych takich mechanizmach sprzężeń zwrotnych dzisiaj będę Państwu opowiadać. Po pierwsze, bardzo często, kiedy myślimy o wieloletniej zmarzlinie, to myślimy o niej w takim kontekście związanym z infrastrukturą. To znaczy faktycznie to rozmarzanie zmarzliny gdzieś tam nam się mogło przewijać w takim kontekście zapadania się dróg, zapadania się budynków, które były posadowione właśnie w obszarach wieloletniej zmarzliny, czy na przykład tego, że w obszarach, gdzie ta zmarzlina występuje, trzeba stosować specjalne zabiegi, na przykład poprzez budowanie wszelkich konstrukcji na palach. Natomiast dzisiaj w czasie tego webinarium troszkę o innych aspektach chciałabym Państwu poopowiadać. Oczywiście zaczniemy w ogóle od tego, czym jest wieloletnia zmarzlina i gdzie występuje, ale taki główny punkt ciężkości nie będzie dotyczył właśnie tego wpływu na infrastrukturę, a będzie dotyczył wpływu na zmiany klimatu i właśnie na takie sprzężenia zwrotne, które tutaj w związku z takim przyspieszonym, intensywnym rozmarzaniem tej zmarzliny obecnie obserwujemy. I też spróbujemy sobie przyjrzeć się temu, ile dodatkowych gazów cieplarnianych i w jakim mechanizmie w ogóle one są uwalniane w wyniku tego, że wieloletnia zmarzlina jest coraz cieplejsza, a w związku z tym rozmarza coraz głębiej. No i teraz też chętnie zaproszę Państwa do tego, żeby na przykład na czacie napisać, z czym jest według Państwa wieloletnia zmarzlina. Być może na podstawie samej nazwy wieloletnia zmarzlina coś już nam przychodzi do głowy, no a może ktoś z Państwa w ogóle pokusi się o taką bardziej oficjalną definicję. To chwilkę Państwu daję na wpisanie na czacie Państwa propozycji. Jeszcze tak w ramach może podpowiedzi, w ramach pewnej wskazówki, powiem Państwu o angielskiej nazwie wieloletniej zmarzliny. To jest permafrost, no i pochodzi od dwóch słów, czyli permanently oraz frozen, czyli stale, trwale zamarznięty. I to faktycznie bardzo dobrze nam oddaje, czym jest wieloletnia zmarzlina, ponieważ jest to zamarznięta ziemia, gleba, skała lub materiał organiczny zawarty w tej substancji, która utrzymuje się w temperaturze 0 stopni lub niższej przez co najmniej dwa kolejne lata. Najczęściej to jest znacznie dłuższy okres niż dwa kolejne lata, ale to, co jest istotne, to że wieloletnia zmarzlina tylko w górnej warstwie może nam rozmarzać, natomiast musi być pewna warstwa, która jest zamarznięta przez dłuższy czas. To oznacza również, że jest zamarznięta podczas lata, czy podczas okresu cieplejszego. W związku z tym jakby ten warunek, że nie rozmarza podczas okresu najcieplejszego, jest tutaj kluczowy. No i też tutaj taka ciekawostka, jeżeli Państwo są w moim wieku czy w podobnym, to prawdopodobnie jeszcze w szkole uczyliście się, tak jak i ja, o tym, że występuje wieczna zmarzlina. I faktycznie przez bardzo długi czas zmarzlina była nazywana wieczną, natomiast w związku z postępującą zmianą klimatu, no, naukowcy doszli do wniosku, że to słowo wieczne było bardzo na wyrost i w wielu miejscach już obecnie dochodzi do przerwania ciągłości zmarzliny lub zanika ona całkowicie. I stąd zamieniono nazwę na wieloletnia zmarzlina. Po angielsku nadal mamy permafrost, więc jakby tutaj po angielsku to nie zostało zmienione, ale też to stale, trwale to nie jest aż tak wiecznie, jak było w przypadku naszej polskiej nazwy. Jeśli chodzi o występowanie wieloletniej zmarzliny, to występuje ona na półkuli północnej. Około 25% powierzchni lądu zajęte jest przez wieloletnią zmarzlinę, więc to są obszary naprawdę bardzo duże. Mówimy tu o ponad 20 milionach kilometrów kwadratowych.
No, tak intuicyjnie czujemy, że ta zmarzlina ma szansę występować w takich miejscach, gdzie jest zimno, czyli myślimy o obszarze za kołem podbiegunowym, ale tak naprawdę, jak Państwo popatrzą na tą mapę, to jeśli chodzi o występowanie wieloletniej zmarzliny w Azji, to są to znacznie większe obszary, a dodatkowo dochodzą jeszcze góry wysokie. I to zarówno w Azji, jak i w Europie mamy tutaj takie poszczególne paski występowania wieloletniej zmarzliny. Co jest związane akurat w tych miejscach, związane jest po prostu z niskimi temperaturami związanymi z wysokością. Natomiast jeśli chodzi o miększość wieloletniej zmarzliny, to też ona bardzo różnie się dokształtuje. Czasami to jest nawet mniej niż 1 metr. A czasami może sięgać więcej niż 1 kilometr, czy nawet 1,5 kilometra w niektórych miejscach. Tutaj na tej mapie dodatkowo mają jeszcze Państwo zaznaczone te fragmenty wieloletniej zmarzliny, które są no, takie trwałe, które mimo zmiany klimatu właściwie no, nie obserwujemy tutaj zanikania tej pokrywy, chociaż oczywiście możemy obserwować, że coraz głębiej nam ta zmarzlina rozmarza w czasie lata, ale nie rozmarza całkowicie. Czyli jakby to są takie obszary, na których jeszcze przez wiele dekad będziemy tą zmarzlinę obserwować. Natomiast te stosunkowo jaśniejsze obszary to są takie, w których ta zmarzlina występuje w sposób nieciągły lub zaczyna właśnie sporadycznie nam tutaj zanikać. W związku z tym no, widzą Państwo też, jak to się rozkłada na półkuli północnej. Jeśli chodzi o powstanie wieloletniej zmarzliny, no to większość tej istniejącej obecnie wieloletniej zmarzliny powstawała w okresach zlodowaceń i przetrwała te okresy cieplejsze, interglacjały i mamy ją do obecnych czasów. Mamy takie przypadki, że zmarzlina jest nawet starsza niż 30 tysięcy lat, przy czym jakby tutaj mamy też przypadki stosunkowo młodej zmarzliny w porównaniu do tych 30 tysięcy lat, czyli takie płaty właściwie wieloletniej zmarzliny, które powstawały w czasie małej epoki lodowcowej, czyli kilkaset lat temu zaledwie. Tutaj też taka ciekawostka naukowcom z Rosji, ponieważ no, Rosja, można powiedzieć, jest absolutnym potentatem, jeśli chodzi o wieloletnią zmarzlinę. Widzieli Państwo przed chwilą na poprzednim slajdzie, że bardzo duża część Rosji jest pokryta wieloletnią zmarzliną, więc no jakby są ciężko być uprzywilejowani, bo nie jest to chyba prosty kawałek gruntu do zaopiekowania. No natomiast na pewno pod względem takim naukowym jest to potencjał do badań. I właśnie naukowcom udało się wyhodować roślinę z takich pestek owoców, które przetrwały 30 tysięcy lat. Przetrwały zamarznięte. Dzięki temu, że były zamarznięte, nie doszło do rozkładu tej materii organicznej. Więc faktycznie wieloletnia zmarzlina jest takim świetnym nośnikiem dla wielu materiałów organicznych. Czasem jest to właśnie taki pozytywny efekt, którym możemy wyhodować i zbadać rośliny, które rosły na ziemi te 30 tysięcy lat temu. Czasem niestety jest to też taki kłopot, że może nam się pojawić pewne niebezpieczeństwo. I o tym też Państwu chciałam powiedzieć, ponieważ faktycznie w związku ze zmianą klimatu zaczynamy obserwować też takie niepokojące zjawiska, niezależne od tych sprzężeń, które będą głównym tematem dzisiejszego spotkania, ale mamy też do czynienia z pojawiającymi się chorobami, o których myśleliśmy, że już byśmy sobie z nimi poradzili. Kilka lat temu, też w Rosji, na Półwyspie Jamał, doszło do takiego masowego padania reniferów. I to faktycznie był taki pomór, że tam całe stada chorowały i padały. I początkowo no, nie wiedziano, co się dzieje. Nie z głodu, nie było jakiejś takiej zarazy, o której wiedziano. No i okazało się, że właśnie to wirusy czy bakterie, które przetrwały w wieloletniej zmarzlinie przez to, że były tam, jakby można powiedzieć, zakopane, tak? Czy po prostu no, zamarznięte szczątki zwierząt, które padły wiele tysięcy lat wcześniej, też na jakąś chorobę zachorowały i zdechły. No i niestety te ciała się nie zdążyły rozłożyć, ponieważ zamarzły w całości, czy no w dosyć niezłym, zachowanym, nieźle stanie.
Natomiast w momencie, kiedy zmarzlina zaczęła rozmarzać coraz głębiej, jak dotarliśmy, że tak powiem, rozmarzanie dotarło do tych szczątków zwierząt, no niestety również te mikroby trafiły do gleby i następnie razem z pożywieniem, tymi takimi kępkami traw, tundry, trafiły do zwierzaków. I mieliśmy takie masowe wymieranie hodowlanych reniferów, tam stad hodowlanych, więc no taki też spory cios dla mieszkańców tego rejonu. Także czasami, kiedy odkrywamy to, co tam jest zamarznięte, możemy się cieszyć, bo jest to potencjał naukowy, ale czasami jest to też duży problem taki gospodarczy. Czy zdrowotny, bo też możemy się spodziewać, że mogą się pojawić na przykład w sytuacjach, kiedy grzebano zmarłych stosunkowo płytko w wieloletniej zmarznienie, no bo ciężko jest się dokopać głębiej. I jeżeli teraz te szczątki też rozmarzną, to jakieś choroby, które spowodowały śmierć tych osób, też mogą być zagrożeniem dla człowieka. Troszkę o rodzajach i temperaturze. Mamy dwa takie główne rodzaje. Wieloletnia zmarzlina, która występuje na lądzie, oraz podmorska wieloletnia zmarzlina, czyli taka, która pokrywa dno morskie. Na lądzie temperatura zazwyczaj waha się około minus 5 stopni. To oczywiście może być więcej, może być mniej, ale to jest taka średnia temperatura dla tej zmarzliny lądowej. Mamy jeszcze zmarzlinę w górach na średnich i niskich szerokościach geograficznych. To Państwu pokazywałam też właśnie obszary, czy nasze Alpy, czy Himalaje. Tutaj ta temperatura jest ściśle związana z temperaturą powietrza w tym miejscu oraz charakterystyką powierzchni terenu, to znaczy tam się tworzy, gdzie jest w stanie się utrzymać. No i temperatura podmorskiej zmarzliny wynosi około 0 stopni Celsjusza, więc to jest taka najcieplejsza zmarzlina, można powiedzieć. Obejmuje duże obszary szelfu kontynentalnego Arktyki, tutaj głównie szelf wschodnio-syberyjski. O nim też troszeczkę powiem, ponieważ no, ta podmorska zmarzlina jest najsłabiej zbadana, ale jednocześnie może być bardzo dużym wyzwaniem jej rozmarzanie. Więc na koniec troszkę Państwa postraszę w kontekście właśnie tej podmorskiej zmarzliny, ale o tym się bardzo mało mówi, więc to jest też szalenie ciekawe. Tak jak Państwu wspominałam, ta wieloletnia zmarzlina ma taką warstwę, która rozmarza. To znaczy, to nie jest tak, że mamy przemarznięte do... Znaczy zimą oczywiście jest przemarznięta cała warstwa, natomiast przy wyższych temperaturach jest stosunkowo niewielka warstwa, która rozmarza. Jest to tak zwana warstwa czynna, czyli ta warstwa, która sezonowo zamarza, rozmarza na przemian. Natomiast poniżej tego, poniżej tej rozmarzającej zmarzliny, mamy stałą wieloletnią zmarzlinę, czyli taką część, która niezależnie od temperatury na zewnątrz, powyżej, jest ciągle zamarznięta. I bardzo różnie to wygląda, jeśli chodzi o miąższość tej warstwy czynnej, bo to jest ten element, który nas najbardziej interesuje. Jak głęboko rozmarza? Ponieważ od tego zależy, jak dużo różnych substancji, które wcześniej były zamarznięte, może rozmarznąć, a w związku z tym może zacząć uwalniać substancje potencjalnie będące zagrożeniem. Więc czasami to jest naprawdę niewiele, szczególnie w takich obszarach zimnych. Na przykład w Kanadzie mamy do czynienia z kilkucentymetrowymi, czy kilkunastu, kilkudziesięciocentymetrowymi warstwami czynnymi, więc stosunkowo jest to niewiele. Natomiast przede wszystkim w Rosji mamy takie sytuacje, że ten czas lata jest faktycznie znacznie cieplejszy. W związku z tym to kontynentalne lato, nawet w obszarach takich subarktycznych, syberyjskich, jest naprawdę bardzo ciepłe. W związku z tym to rozmarzanie ma szansę postępować głęboko. No i mamy tutaj takie nawet kilkumetrowe głębokości tej warstwy czynnej. To jest oczywiście tak, że ona latem, wiosną rozpoczyna to rozmarzanie, latem, powiedzmy do września mniej więcej, jest najgłębsza. No i jesienią ponownie zamarza, by zimą
dotrzeć jakby do takiego pełnego zamarznięcia aż do powierzchni. W zmarzlinie mogą też występować tak zwane kliny lodowe. To jest też bardzo istotne w kontekście infrastruktury, ponieważ te kliny lodowe to są takie bryły lodu, które pozostały po prostu, to są pozostałości po cofającym się zlodowaceniu. One wypełniały jakieś obszary, takie powiedzmy, być może tam mogło być kiedyś jezioro, czy jakiś staw, jakiś taki element. To było zamarznięte lub po prostu fragment cielska lądolodu, który pozostał, jest przykryty od góry warstwą ziemi, skały. I tak długo, jak długo jest zamarznięty, to nie stanowi wielkiego problemu, bo sobie to po prostu wszystko jest stabilne. Natomiast w zależności od tego, jak mamy głęboką tą warstwę aktywną i czy jest takie zagrożenie, że tuż nad powierzchnią klinu lodowego zacznie nam rozmarzać. I jeżeli rozmarznie na tyle głęboko, że to ciepło już z atmosfery ma szansę przez tą rozmarzniętą część dotrzeć do klinu lodowego, to ten klin lodowy zaczyna po prostu się nadtapiać od góry. No i jeżeli się wytopi, bo cały pozostały materiał, nawet jeżeli rozmarznie głębiej, jest nadal materiałem takim ziemno-skalnym, więc rozmarznięty czy nie, jest troszkę mniej stabilny, ale nadal mamy tam grunt. Natomiast no, mogą sobie Państwo wyobrazić, że taki klin lodowy po stopnieniu, ta woda nam gdzieś tam odpłynie, do wód podziemnych się przedostanie, no i pozostaje nam taka wielka pustka. I to są te przypadki najgroźniejsze, jeśli chodzi o takie katastrofy infrastrukturalne, które związane są z zapadaniem całych osiedli, czy właśnie dróg, kiedy widzimy takie gigantyczne wyrwy. To nie problemem jest to, że rozmarz nam grunt, tylko właśnie przez rozmarzanie gruntu zaczynają rozmarzać również kliny lodowe. Tutaj ja proponuję Państwu, bo przygotowana jest ta moja prezentacja troszkę tak pod kątem również szkół, więc z myślą o szkołach zaproponowałam tutaj takie doświadczenie, ale myślę, że ono też jest bardzo fajne, żeby sobie zdać sprawę z tego, ponieważ nie zawsze o tym, co się dzieje z wieloletnią zmarzliną, mówimy poprawnie i nie mówię tutaj o osobach postronnych, ale nawet czasem naukowcom zdarza się źle określić ten proces przechodzenia z temperatur ujemnych do temperatur dodatnich. Więc żeby zobrazować Państwu różnicę między tym, co dzieje się z wieloletnią zmarzliną, a topnieniem, które każdy z nas zna, czyli jest to po prostu fizyczna zmiana fazy ze stanu stałego do stanu ciekłego. Najbardziej klasyczny jest przykład lodu, z którego powstaje woda. Natomiast w przypadku zamarzniętej ziemi możemy to sprawdzić, robiąc sobie takie proste doświadczenie. Tu mają Państwo zdjęcia z tego doświadczenia. Potrzebujemy dwóch kubków, jakiejś próbki takiej ziemi, to może być ziemia, piasek, jakaś taka mieszanina, no oczywiście nieco wody i zamrażarka. Przygotowujemy takie dwie próbki. Jedna próbka jest w całości złożona z wody, druga jest taką właśnie mieszaniną tego gruntu. Też dolewamy jakąś część wody, tak żeby to było uwodnione, żeby po prostu dobrze ta próbka nam się przygotowała, zamarzła, więc tak około 1/4 powinno być tutaj też wody. Stawiamy to do zamrażalnika na co najmniej godzinę, sprawdzamy, czy tam wszystko poprawnie zamarzło. Wyjmujemy po jakimś czasie. Żeby wyjąć tak skutecznie, bez zniszczenia próbki, najłatwiej na chwilkę takie zamrożone kubki czy miseczki włożyć do gorącej wody, tak żeby ta zewnętrzna warstwa zamarznięta na chwilkę odstajała i wtedy jesteśmy w stanie w prosty sposób wrzucić takie te bryły lodu i zamarzniętej tej mieszaniny glebowej na miseczkę, gdzie obserwujemy. No i po jakimś czasie, jak nam się to ładnie pod wpływem temperatury przeistacza, możemy zaobserwować bardzo konkretną różnicę. To znaczy tutaj jeszcze nie mamy takiego pełnego stopnienia tego lodu, ale już widać, że właściwie większość tej miski jest wypełniona wodą. Została jeszcze tylko taka mała górka lodowa do stopnienia, natomiast druga bryła właściwie pozostaje po tej godzinie bez zmian.
I moglibyśmy to porównać na przykład do mięsa, które wkładamy do zamrażarki. I jak mięso wkładamy do zamrażarki i wyciągniemy takie zamrożone, to jest taka sztywna jak kamień bryła, tak? To jest twarde, można łupać. Natomiast jak położymy przez jakiś czas, to, co się dzieje z tym mięsem, to jest rozmarzanie, a nie topnienie. Tak? Znaczy, mięso, jak już rozmarznie, nawet jak już będzie miało temperaturę pokojową, jest nadal formą ciała stałego, takiego, w którego można, powiedzmy, paluchem tam zmienić mu kształt. Natomiast pozostaje ciągle, tutaj nie ma zmiany stanu skupienia. Tutaj doszło tylko do zmiany temperatury, no i pewnych właściwości oczywiście, no bo ta nasza kulka, jak sobie tutaj popatrzymy, jeszcze na chwilkę wrócę, ta nasza kulka, jakbyśmy zaczęli tam palcem grzebać, to ona też oczywiście ją jesteśmy w stanie spłaszczyć, rozwrócić, ale chodzi o to, że ona trzyma swój kształt, czyli kiedy rozmarza nam wieloletnia zmarzlina i nie ma klinów lodowych, bo gdybyśmy tutaj mieli klin lodowy, to by się wytworzyła taka pustka i część tej zmarzliny by się zapadła. Też można takie doświadczenie wykonać, robiąc troszkę większą formę, do której właśnie włożymy na przykład kostki lodu w kilku miejscach. Natomiast no, ta forma jest stała. Jeżeli dookoła jeszcze byśmy mieli większą część też takiej gleby, to po rozmarznięciu właściwie niewiele tutaj nam się zmieni. No dobrze. Ale teraz przejdźmy do tego zasadniczego tematu, czyli dlaczego w temacie już tak się pojawiło, że to rozmarzanie wieloletniej zmarzliny może być niebezpieczne dla klimatu. Jak teraz sobie przypomnimy, że wieloletnia zmarzlina pokrywa 1/4 półkuli północnej, a zmiany temperatury w ostatnich dekadach są znaczące i szczególnie na lądzie większe niż nad oceanami. W związku z tym no, tutaj ten problem na lądzie jest duży. To mogą się też Państwo domyślać, że wraz z tym zwiększeniem temperatury dochodzi do zwiększenia miłższości tej warstwy czynnej, czyli coraz głębiej rozmarza, krótko mówiąc. I jak też Państwo przypomną sobie to, co mówiłam o tej materii organicznej, która mogła przetrwać zamarznięta, natomiast gdy dochodzi do rozmarznięcia, to ona po prostu zaczyna podlegać rozkładowi. Tak jak każda materia organiczna niezamarznięta, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z warunkami tlenowymi czy beztlenowymi, z tych substancji organicznej powstają gazy cieplarniane. W warunkach tlenowych powstaje dwutlenek węgla, w warunkach beztlenowych przede wszystkim metan. No i teraz też poproszę Państwa, to jest proste pytanie, jeżeli pamiętacie, czy ze szkoły, czy teraz też dużo o gazach cieplarnianych można usłyszeć w mediach. Trzy najważniejsze gazy cieplarniane. Które to są? Jakby mogli Państwo napisać na czacie też, poproszę. Para wodna, dwutlenek węgla i metan, tak? Te trzy są najistotniejsze z punktu widzenia tego efektu cieplarnianego i w konsekwencji zmiany klimatu. Co to jest dodatnie sprzężenie zwrotne? No też prawdopodobnie nie napiszą mi Państwo, a szkoda, więc tutaj wyświetlę Państwu definicję. Dodatnie sprzężenie zwrotne występuje w naturze i dotyczy takiej sytuacji, kiedy dana reakcja powoduje jakby nasilenie, czyli coś jest efektem reakcji, a ten efekt ma przełożenie na to, że reakcja jest coraz silniejsza, czyli wzmacnia lub przyspiesza zmiany. No jest o to oczywiście taki proces bardzo niestabilny, znaczy takie można powiedzieć koło zamachowe. Im szybciej, tym więcej, tym jeszcze szybciej. Więc to dodatnie sprzężenie zwrotne no jest taką sytuacją niebezpieczną dla klimatu. Jak to tutaj w naszym przypadku może działać? Oczywiście są różne przypadki. Ja Państwu powiem przypadek, którego akurat dzisiaj nie będziemy analizować, ale też związany jest z Arktyką i dotyczy lodu morskiego. Wraz ze wzrostem temperatury lód morski w Arktyce szybciej się topi.
W związku z tym zajmuje coraz mniejszą powierzchnię. Mówimy tutaj o sezonie ciepłym, ponieważ w zimie mniej więcej ta pokrywa lodu morskiego jest przez wielolecia mniej więcej stała. Troszeczkę się może zmieniać, ale ta zmiana nie ma tutaj dużego znaczenia. Natomiast latem faktycznie obserwujemy znaczące ubytki w pokryciu Oceanu Arktycznego lodem morskim. I to niestety przekłada się w taki sposób, że im mniej lodu morskiego, tym więcej ciepła pochłaniają oceany, ponieważ lód ma bardzo wysokie albedo, dużo wyższe niż woda, czyli zdolność odbijania promieniowania słonecznego z powrotem do atmosfery. Czyli jeżeli promieniowanie słoneczne pada nam na powierzchnię lodową, czy najlepiej lodową pokrytą jeszcze świeżym śniegiem, to bardzo dużo tego promieniowania zostanie odbite z powrotem. Natomiast jeżeli to samo promieniowanie padnie nam na odkryty ocean, ciemną wodę, to niestety ta woda bardzo dużą część promieniowania pochłania, a jeżeli pochłania, to znaczy, że też ogrzewa się. No a im cieplejsza jest ta woda oceaniczna, tym więcej lodu topnieje. I w ten sposób zamykamy tą pętlę. Tak? Czyli człowiek jakby powodując, generując jakby tą zmianę klimatu, uzyskaliśmy pewien wzrost temperatury. Ten wzrost temperatury wywołał taki efekt właśnie zwiększonego topnienia lodu lodowcowego, lodu morskiego w Arktyce w sezonie letnim. To z kolei powoduje, że oceany bardziej się ogrzewają, a jak oceany bardziej się ogrzewają, to większa część lodu morskiego również ulega dalszemu, szybszemu topnieniu. No i oczywiście odsłania się większy kawałek oceanu, który się szybciej ogrzewa i w ten sposób mówimy właśnie o takim wzmocnieniu, przyspieszeniu tej zmiany. Jeśli chodzi o permafrost, tutaj mają też Państwo takie przykłady odwiertów, które w kilku miejscach w Kanadzie były realizowane. Nie będziemy ich tutaj szczegółowo analizować, zależy mi tylko na tym, żeby Państwo, to są średnia temperatura w gruncie, więc one są wszystkie jeszcze ujemne, natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w momencie, kiedy przychodzi lato i musi, znaczy, żeby doszło do rozmarznięcia, to temperatura zastanego gruntu jest na poziomie minus 1 stopień, to dużo więcej nam się tego gruntu, dużo więcej gruntu rozmarznie, niż w przypadku, gdybyśmy mieli średnią temperaturę, powiedzmy, minus 4. Tak? To jest jasna sprawa. Też widzimy, że na większych głębokościach, tutaj powyżej 30 metrów w głąb Ziemi, praktycznie te zmiany temperatury są niewielkie czy niezauważalne. Natomiast to, co największe zmiany, które notujemy, są właśnie blisko powierzchni Ziemi i to jest ta część, która jest narażona na całkowite rozmarznięcie. No i teraz też, tak jak już wspominałam, w tej zmarzlinie mamy wiele różnych rzeczy. Znaczy, zamarzło po prostu to, co było w danym momencie na powierzchni Ziemi i w głębi, więc jeżeli była tam jakaś materia organiczna, jakaś roślinność czy jakaś padła zwierzyna, no to jeżeli ona zamarzła, to nie było możliwości, żeby się rozłożyła. Mamy też zamarznięte osady węgla głęboko pod ziemią i tak długo, jak długo one są zamarznięte pod ziemią, to wszystko jest ok. Natomiast w momencie, kiedy ta warstwa czynna jest coraz głębsza, to zaczynamy sięgać głębiej, tam gdzie ta materia wcześniej była zamarznięta, a teraz po rozmarznięciu drobną struję zaczynają ją rozkładać. I tak jak mówiłam, jeżeli mamy dostęp tlenu, to mamy uwalnianie dwutlenku węgla. Jeżeli mamy brak tlenu, no to mamy proces beztlenowy i powstaje metan. Tam oczywiście mamy przez te tysiące lat, mamy tam ogromne ilości węgla i tak długo jak on długo jest tam zablokowany, nie jest dla nas zupełnie groźny. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna właśnie być dostępny i rozkładany, no to mamy dodatkowy dopływ gazów cieplarnianych do atmosfery. Jeśli chodzi jeszcze o metan, bo to jest taki nasz największy przeciwnik, można powiedzieć tutaj, ponieważ stosunkowo metanu w atmosferze mamy niewiele, bo to jest poniżej 2 cząsteczek na milion. Metan dodatkowo też dosyć jest
krótkożywotny, tak powiedzmy. Jego, zazwyczaj po 10 latach jego już nie ma w atmosferze, jest w całości zmieniony na dwutlenek węgla, co nie jest dużym pocieszeniem, no bo dwutlenek węgla też jest gazem cieplarnianym i też ma ten swój efekt negatywny dla wzmocnienia zmiany klimatu. Natomiast metan, mimo że go jest tak mało, czyli dwie cząsteczki na milion, odpowiada za kilka procent efektu cieplarnianego. Jak porównamy to ze stężeniem dwutlenku węgla, które wynosi około 400 cząsteczek na milion i wiemy, że to stężenie CO2 odpowiada za kilkanaście do dwudziestu kilku procent efektu cieplarnianego, to oznacza, że metan jest po prostu dużo bardziej niebezpieczny. On w dużo większym stopniu, nawet kilkadziesiąt razy bardziej, wpływa na efekt cieplarniany niż CO2. No tak, o tej żywotności już Państwu powiedziałam. No i teraz, wiedząc to, możemy wrócić do tego, dlaczego jest to niebezpieczne dla klimatu. Niektóre obszary wieloletniej zmarzliny są bardzo bogate w substancje organiczne. Tutaj mamy taki przykład z Syberii, tak zwana jedoma. To jest taka odmiana wieloletniej zmarzliny, bardzo właśnie bogata. 2% tej masy stanowi węgiel. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Takie podobne do jedomy typy wieloletniej zmarzliny mogą też występować na Alasce czy na Yukonie. No i szacuje się, że w takiej wieloletniej zmarzlinie mamy od 200 do 450 gigaton węgla, który jest jakby na razie jeszcze niedostępny dla wieloletniej zmarzliny, znaczy dla rozkładu i uwolnienia do atmosfery, ale w przyszłości no, musimy się liczyć z tym, że będzie stopniowo uwalniany i będzie takim dodatkiem do tego, co trafia do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnych. No i teraz tak, ciężko jest oszacować to bardzo precyzyjnie, ponieważ nie wiemy, w jakim tempie będą zachodziły też zmiany klimatu. Naukowcy opracowują różne modele klimatyczne, no ale one też zależą bardzo od tego, jakie decyzje zostaną podjęte, czyli no, bardzo często te modele są opracowywane w postaci różnych scenariuszy, czyli możliwych wersji, uzależnionych od tego, w jaki sposób człowiek będzie dalej działał, czy przyjmiemy taki schemat business as usual, czy może pójdziemy w kierunku zeroemisyjnej gospodarki, jak wiele krajów podejmie takie wyzwanie. No tutaj tych niewiadomych jest bardzo dużo. Kolejnym takim istotnym czynnikiem jest to, że oczywiście jak popatrzymy na przykład na ten węgiel właśnie z jedomy, te 200 do 450 gigaton węgla, to jest materia, która zawarta jest całej tej masie wieloletniej zmarzliny. A mówiłam wcześniej Państwu, że czasami to może być nawet kilometr, czy nawet półtora kilometra w głąb. Więc na pewno te zmiany, które teraz zachodzą, one mają wpływ na to, że coraz głębiej rozmarza, ale to nie będzie tak, że w ciągu 10 lat rozmarznie nam cały taki pokład kilometrowy wieloletniej zmarzliny. Więc jakby ta materia organiczna będzie dostępna do tego, żeby wyprodukować z niej gazy cieplarniane w takim rozłożonym czasie. To jest dobra wiadomość. Naukowcy też oszacowali, w jakim tempie ten węgiel z wieloletniej zmarzliny i w jakiej ilości może być dostępny właśnie taki dla drobnoustrojów, do przetworzenia i do wyprodukowania gazów cieplarnianych. No i tutaj mamy faktycznie taką bardzo duże różnice, tak? Od takich scenariuszy dosyć korzystnych, które pokazują, że to jest zaledwie, chociaż to też jest całkiem sporo, no ale powiedzmy mniej niż 50 gigaton węgla, do takich scenariuszy, no, można powiedzieć czarnych, kiedy prawie 200 gigaton węgla może trafić do końca stulecia. Także tutaj też jeszcze tego czasu jest całkiem sporo, prawie 80 lat, no ale jednak to jest taki dosyć skończony czas, w którym ten węgiel może nam się udostępnić, tak? To jest takie istotne. No i teraz moglibyśmy sobie przeliczyć i porównać, jak to wygląda w porównaniu do takich emisji naszych
antropogenicznych. Przyjmuje się, że z 1 kg węgla wytwarza się około 3 kg CO2. Gigatona to jest miliard ton. I teraz tak, dla porównania, w 2020 Polska wyemitowała około 300 milionów ton CO2. Czyli gdybyśmy przyjęli taki scenariusz, to ponad 20 miliardów ton CO2 byśmy wyprodukowali do końca roku, zakładając, że nasza produkcja się nie zmieni. No to oczywiście jest takie bardzo duże uproszczenie, no ale żeby od czegoś zacząć. Ponad 20 miliardów ton wyprodukowałaby Polska. Polska jest takim znaczącym emitentem CO2, przynajmniej jeśli chodzi o Europę. Natomiast gdybyśmy przyjęli ten scenariusz taki no, najbardziej pesymistyczny, czyli ten scenariusz numer 48, to mamy tutaj 180 gigaton samego węgla. Przeliczając to, że z 1 kg węgla mamy około 3 kg CO2, to byłoby 540 miliardów ton CO2. Czyli widzimy, że według tych pesymistycznych scenariuszy ze zmarzliny może się do końca wieku uwolnić nawet 20-25 razy więcej CO2 niż to, co Polska wyprodukuje do końca wieku. To, co jest istotne, bo może nam się wydać, ok, no 25 razy więcej niż Polska to nie jest aż tak strasznie dużo, ale musimy pamiętać o tym, że to jest niestety w postaci dodatkowych emisji, czyli czegoś zupełnie nadprogramowego ponad to, co dokładamy my. No i to już jest niestety takie niepokojące i dodatkowo zagrażające. No i obiecałam Państwu jeszcze, że opowiem kilka słów o tej podmorskiej zmarzlinie. To jest taka zmarzlina, która występuje pod dnem morskim. Ona ma tę temperaturę właśnie około 0 stopni i obejmuje głównie szelf kontynentalny. Tutaj największa część to jest szelf wschodniosyberyjski. Ona powstała w czasie zlodowacenia, bo jakby nazwa mogłaby wskazywać, że podmorska zmarzlina się utworzyła pod morzem, czy na dnie morza, czy oceanu. Ale tak naprawdę podmorska zmarzlina utworzyła się, znaczy była to po prostu wieloletnia zmarzlina, która powstała na lądzie, a następnie została zalana, ponieważ 18 tysięcy lat temu poziom morza był niższy około 100-120 metrów w porównaniu z poziomem obecnym. Czyli ona się uformowała tak jak i reszta tej wieloletniej zmarzliny, normalnie na lądzie. Natomiast wraz z podniesieniem się poziomu morza została po prostu zalana i część jest znaczy na dnie, tak jakby na dnie morskim. Po co sobie zawracać w ogóle głowę tą z wieloletnią zmarzliną, skoro jest ona jakby w pewien sposób zabezpieczona morzem, tak można powiedzieć. Wiemy już, że szczególnie szelf wschodniosyberyjski jest takim wielkim zbiornikiem metanu. Tam dokładnie występują hydraty metanu, które są tą wieloletnią zmarzliną troszkę zablokowane. To znaczy jest pokrywa, która tak długo jak długo jest zamarznięta, tworzy taki korek. I ten metan jest tam pod spodem, ale póki jest pod spodem, nie jest dla nas groźny. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do takiej nieciągłości podmorskiej zmarzliny, a dochodzi do tego na skutek właśnie zmiany temperatury atmosfery, a co za tym idzie również zmiany temperatury oceanów, tam jeszcze dochodzą do ważnym czynnikiem jest ciśnienie i ta kombinacja ciśnienia i temperatury, no niemniej jednak w pewnych miejscach dochodzi do zerwania ciągłości tej podmorskiej zmarzliny i w tych szczelinach pojawia się możliwość przeciekania tego metanu i trafiania do oceanu. Część tego metanu jest uwalniana, znaczy jest rozkładana bezpośrednio przez organizmy w oceanie, ale to dotyczy takich sytuacji przede wszystkim głębszej, zalegania na dużych głębokościach tej wieloletniej zmarzliny. W przypadku szelfu, który jest stosunkowo płytki, no niestety tej szansy na rozkład metanu w samym oceanie nie ma, co oznacza, że ten metan dostaje się po prostu do atmosfery. Tutaj mają Państwo zaznaczony ten wschodniosyberyjski szelf arktyczny o powierzchni około 2 miliona km2, więc no tutaj mamy taki
jakby dodatkowy zbiornik ponad te 23 miliony kilometrów kwadratowych wieloletniej zmarzliny na lądzie, który też jest potencjalnie niebezpieczny i właśnie generuje ten kłopot, o którym wspominałam. No i tutaj też tak symbolicznie ten korek od szampana, sami naukowcy porównują właśnie wieloletnią zmarzlinę do takiego korka, który póki co trzyma, ale już wiemy, że w niektórych miejscach zaczyna być nieszczelny. Jak zupełnie ten korek utracimy, no to wtedy bardzo duże ilości metanu i też będą to takie ilości, które się dodatkowo uwolnią do atmosfery, czyli jakby będzie to coś, co będzie wykraczać ponad naszą produkcję, która i tak już wiemy, że ma taki efekt negatywny i powoduje ocieplenie i wzrost temperatury. Dobrze, to jeszcze tylko tak podsumowując tą podmorską wieloletnią zmarzlinę, niestety naukowcy mają jeszcze dosyć mało danych na temat tej podmorskiej zmarzliny, na temat tych hydratów metanu, które są poniżej tej zamarzniętej części dna morskiego. W związku z tym bardzo często w większości modeli klimatycznych, w których uwzględniamy różne szacunki, bierzemy pod uwagę różne scenariusze, ta podmorska zmarzlina, czyli jej uszkodzenie, czy degradacja, czy całkowite rozmarznięcie, właściwie nie jest brane pod uwagę. To może prowadzić do tego, że, znaczy to jest jakby na pewno prowadzi do tego, że te modele mogą być niedoszacowane. To znaczy, że to, co się wydarzy, będzie jednak dużo mocniejsze, ten wzrost temperatury będzie dużo większy, niż wynika z modeli, nawet dla tych scenariuszy takich, powiedzmy, pesymistycznych, czy zakładających, że człowiek niewiele zrobi, jeśli chodzi o taką produkcję antropogeniczną. To tyle z mojej strony. Tutaj jeszcze przygotowany taki slajd już na podsumowanie dla uczniów. Również gdyby Państwo pracowali z uczniami, to zachęcam do korzystania z pakietu, który powstał w ramach projektu Eduartic 2, finansowanego ze środków EOG. Tam cały pakiet wraz z możliwością wyliczenia też dla różnych scenariuszy tego, ile się węgla uwolni, z możliwością odpowiadania na pytania i z takimi specjalnie przygotowanymi kartami pracy jest dostępny do pobrania. Można też na nim pracować w wersji online. A ja serdecznie dziękuję za Państwa uwagę dzisiaj. No i jeżeli są jakieś pytania, to jestem do dyspozycji.